ale wystarczyłoby przy testach, a nie noga. Przy beta. Jest to, jest 12 października 2014 roku odbyły się kolejne zawody posłuszeństwa w Rzeszowie psów. Są to 11 rzeszowskie zawody obedience, czyli ogólnego posłuszeństwa, które dzieli się na 4 klasy, 0, 1, 2, 3. Klasa 0 jest to nasza klasa krajowa, która jest naszym regulaminem. Jest, ćwiczenia jakby są stworzone przez członków naszego związku kynologicznego. I właściwie wszystkie pozostałe, 1, 2, 3 to są już klasy międzynarodowe. Dzięki temu można startować zarówno na terenie kraju, jak i za granicą według tego samego regulaminu. To bardzo ułatwia. Gościmy w tym roku sędzinę ze Słowacji, Danę Totową, bardzo doświadczoną sędzinę, która już u nas gościła 2 lata temu. Byliśmy bardzo zadowoleni z jej sposobu oceniania, bardzo obiektywna, bardzo rzeczowa. Sama szkoli psy, w związku z tym jako startująca wie, w jaki sposób ocenić psa, jak ocenić zachowanie przewodnika, jego wpływ na psa, sposób jego motywowania, prawidłowy bądź nie, taki, który jest widoczny i który jest niezgodny z regulaminem, ale też taki, który wpływa na psa motywująco i budująco w trakcie startu. Zawody bardzo się moim zdaniem udały, dlatego że jest przepiękna pogoda, mamy cudowne warunki, bo mamy bardzo duży, ładny teren na stadionie KS Przybyszówka. W tym czasie, jak odbywają się zawody, odbywa się również równolegle mecz piłki nożnej, także mamy sport kynologiczny, piłkarski, a jesteśmy świeżo po sukcesie meczu Polska-Niemcy, więc jest euforia po siatkówce, nastała euforia piłki nożnej, a jeszcze jakby nastała euforia sportów kynologicznych, czyli jakby jeszcze więcej osób uprawiało sport kynologiczny ze swoim psem, czyli posłuszeństwo według pewnych określonych regulaminów, czyli połączenie zabawy z praktyczną stroną, czyli jakby panowaniem nad psem w dniu codziennym, no to byłoby super. Także zachęcamy każdego do szkolenia psów, a jeżeli to wychodzi dobrze, to do pokazania się szerszej publiczności na takich zawodach. Rzeszów robi takie zawody cyklicznie. Skoro 11, no to już 11 rok gościmy u siebie zawodników z całego kraju. A mieliśmy u siebie również Mistrzostwa Polskie w Obedience, zawody najwyższej rangi, jeżeli chodzi o ten sport w Polsce. Mieliśmy również u siebie zawody CACIOP, czyli zawody rangi międzynarodowej, którego wyniki idą do centrali związkowej, czyli FCI, i mogą pomóc psu, który zdobywa tytuł CACIOP, zdobycia tytułu czempiona Obedience. No, jest to już najwyższy laur dla zawodników. Ci, którzy się tym interesują, to docelowo do tego dążą. Sport obedience jest sportem uniwersalnym. Oczywiście uniwersalnym w kontekście psów, bo tylko takie gościmy u siebie, ale nie jesteśmy rasistami, więc rasa nie ma znaczenia. Jest u nas maltańczyk, czyli rasa maleńka. Są rasy wszystkie średnie, które są jakby ze względu na szybkość i chęć nauki najbardziej predysponowane do tego sportu, czyli wszelkiej maści owczarki, australijskie, border collie, owczarki malinois, niemieckie się również zdarzają. Zdarzają się też rasy duże. W klasie 0 na przykład wystąpi dzisiaj Cane Corso. To jest rasa bojowa włoska. Wydawałoby się, że to nie jest pies, który się nadaje do startów, ale jednak dzisiaj spróbuje sił i czy z mniejszym, czy większym sukcesem, ale w ramach zabawy i takiej formy rozrywki spędzania wspólnego czasu z psem jak najbardziej wskazane. Czyli każdy pies może startować, każdy pies może ćwiczyć. Czy posiada papiery oficjalne, rodowód czy nie, to jest, tutaj jest pod tym względem równouprawnienie. Trenuję obedience już od jakichś 7 lat. Tutaj aktualnie jest z nami Devi, która ma prawie 4 lata. Trenuję od samego początku, od 7 tygodnia, kiedy była jeszcze malutkim szczeniaczkiem, ale już pierwsze kroki stawiała. Dogadywałyśmy się po troszkę. Obecnie jest w klasie 3, czyli międzynarodowej, tej mistrzowskiej, w której startujemy już od ubiegłego roku. W tym roku zdobyła kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, na które niestety nie udało nam się pojechać ze względu na formalności. Dzisiaj startowała również w tej klasie po długiej przerwie 3-miesięcznej, ale bardzo ładnie jej poszło. Jestem bardzo zadowolona.